Dla mnie jest to ogromnym przywilejem stawać kolejny raz przed wami, przed zborem pańskim, przed narodem wybranym, ludem wybranym. I mam w sercu taką potrzebę, abyśmy pokornie podeszli do Słowa. Ponieważ jeśli będzie w nas pokora, jak powiada Boże Słowo, duchem uniżonym, sercem uniżonym nie wzgardzisz, Boże. Tego potrzebujemy, aby dzisiaj uniżyć się przed Bogiem, ponieważ temat, o którym mówimy, jest absolutnie, absolutnie Bożą sprawą. A więc uniżmy się jeszcze przez chwilkę, skłońmy nasze głowy i poddajmy ten czas rozważenia Słowa Bogu, Duchowi Świętemu, aby nas wyposażył we wszelką mądrość. Panie, dziękujemy Ci, że pozwalasz nam sięgać po Twoje Słowo i dajesz nam taką okazję, aby rozważać je, aby studiować je, aby uczyć się, przyjmować je do życia i też stosować. Panie, dziękuję Ci za to, że obdarowałeś nas Duchem Świętym, który przecież przypomina, naucza, poucza, wskazuje drogę i który wprowadza we wszelką prawdę. Chcemy w tej prawdzie pozostać, więc nas tak poprowadź. Uniżamy się przed Tobą i dziękujemy Ci, pokornie dziękujemy Ci za tą cudowną chwilę. Amen. Kochani, rozważamy od jakiegoś czasu, już dłuższego, rozważamy temat dekalogu, przykazań Bożych. I za momencik już się wyświetli na ścianie, jest... Rozważamy temat dekalogu i według mnie jest to jeden z bardzo ciekawych tematów chrześcijaństwa. Jest to jeden z bardzo ciekawych tematów, szczególnie dla nas, chrześcijan czasów obecnych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jakby my, którzy żyjemy w dobie Nowego Testamentu, mamy przed sobą 10 przykazań, które są absolutnie zaczerpnięte całkowicie ze Starego Testamentu. Więc jakby w naszym życiu, w dobie chrześcijaństwa, w dobie Nowego Testamentu, Stary Testament nierozerwalnie przeplata się z Nowym Testamentem. Jak to inaczej wytłumaczyć? No chociażby sprawdzając albo patrząc na swoje życie, czy każdy nasz dzień nie jest wypełniony walką albo takim duchowym bojem o to, aby czasem Bożego prawa nie przekroczyć. Przecież każdy z nas ma świadomość, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i jest Bogiem, który oczekuje pewnych postaw od nas. To nie jest Bóg lekkomyślności, swobody jakiejś tam nadmiernej, ale jest Bóg pewnych oczekiwań. Jest to Bóg pewnych oczekiwań. Dał nam prawo i oczekuję, że to prawo będziemy stosować. I każdy nasz dzień, przynajmniej mój i wierzę, że i wasz, wypełniony jest pewnego rodzaju staraniami w mniejszy lub większy sposób, aby przykazań Bożych nie przekroczyć, aby nie uchybiać w tym. No chociażby to, co ostatnim razem przytaczaliśmy, no chociażby przykazanie nie kradnij. No, staramy się nie przekroczyć tego przykazania. Staramy się być wierni, czy w przykazaniu, które jest dopiero przed nami, aby nie wypowiadać imienia Pana Boga nadaremno, frywolnie, bez potrzeby. No, staramy się to przestrzegać. Miłujemy prawo, ponieważ miłujemy Boga. Miłujemy słowo, ponieważ miłujemy Boga. Ale właśnie to czyni diabeł, abyśmy zrobili wszystko, aby to prawo przekroczyć. Tak wygląda nasze życie. Tak wygląda dzisiejsze chrześcijaństwo. Tak wyglądają nasze czasy. Czy diabeł nie stara się usilnie, aby zrobić wszystko, abyśmy byli przymuszeni do przekroczenia Bożego prawa? No, tak właśnie czyni diabeł. Ale dekalog ma przede wszystkim znaczenie i ma ogromne znaczenie w świecie duchowym. Ma ogromne znaczenie w świecie duchowym. Jest to Boże prawo. Jest to prawo samego Stwórcy Boga. I tak, żeby omówić króciutko
No, mamy na ścianie napisane 10 przykazań, ale zrodziło się już na samym wstępie, podczas pierwszego wykładu, we mnie pytanie. A co, jeśli ktoś zadaje sobie tego typu pytanie, dlaczego 10 przykazań, a nie 9, albo nie 11, albo nie 5, albo nie 20? Skąd wiemy, że jest ich akurat 10? No chociażby z tego miejsca Bożego Słowa, które jest wyświetlone teraz na ścianie. I spisał na tablicach słowa przymierza, a więc Mojżesz spisał, ile słów? 10 słów. Więc wyraźnie w Bożym Słowie jest zaznaczone, że tych słów było 10. 10 słów, 10 przykazań. To jest warte zwrócenia uwagi, że każde przykazanie ma osobną treść. Ma inną treść i ma osobne brzmienie. Mówi o czymś innym. O tym mówiliśmy na samym początku, na wstępie, kiedy omawialiśmy pierwsze przykazanie i tuż przed pierwszym przykazaniem. I tak jak już powiedziałem, mówiliśmy o pierwszym przykazaniu, które według nas jest pierwszym przykazaniem, a które brzmi w taki sposób, jam jest Pan Bóg Twój, kto umie na pamięć, kto pamięta, który Cię wyprowadził z domu niewoli z Egiptu. A więc tak brzmiało ono w pełni. Tradycja żydowska mówi, że to jest pierwsze przykazanie. Inni się z tym nie zgadzają, traktując to jako prolog, jako wstęp. My idziemy za tradycją żydowską, a więc chcemy wziąć Biblię tak, jak ona jest napisana i traktujemy to jako pierwsze przykazanie, o którym już mówiliśmy wcześniej. I zaczęliśmy już też drugie przykazanie. W dwóch częściach już zostało ono umówione. Teraz będziemy mówić na temat ostatniej części drugiego przykazania. Ale zanim to nastąpi, pozwólcie, że na moment otworzymy tylko Ewangelię Świętego Marka, 7 rozdział od 6 do 9 wiersza. Ponieważ staram się za każdym razem czynić albo posiłkować się Nowym Testamentem, aby określić Stary. A inaczej, staram się wybierać takie fragmenty Nowego Testamentu, które bardzo bezpośrednio mówią o dekalogu, o przykazaniach Bożych. I czytamy w Ewangelii Marka w 7 rozdziale od 6 do 9 wiersza takie oto słowa, które mówił Pan Jezus, które wypowiada Pan Jezus. On zaś rzekł im, do kogo mówi Pan Jezus? Do uczonych w piśmie, do duchowych przywódców ówczesnego świata, a więc do faryzeuszy i innych. Dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Okazuje się, że Pan Bóg bardzo jest zainteresowany tym, a raczej bym powiedział, bardziej jest zainteresowany tym, co jest w sercu człowieka, niż nawet to, co jest na ustach. To, co jest na ustach, jest ważne, ale nie najważniejsze, bo usta mogą mówić wiele rzeczy, ale serce Pan widzi, ale na serce ma Pan wgląd. W innym miejscu Boże Słowo mówi, że serce jest otwarte jak księga przed Bogiem. Ma wgląd w pełny sposób na nasze serce. A więc Pan Jezus mówi, lud ten czci mnie wargami. Piękną chwałę pewnie Bogu zanosili, świątynia tętniła życiem, ale w sercach ludzi było coś innego. Daremnie mi jednak, czytamy dalej, cześć oddają, na to zwrócę za chwilkę uwagę, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I uwaga, przykazania Boże, Pan Jezus mówi o przykazaniach Bożych, więc jeśli ktoś myśli, że Pan Jezus przyszedł znieść przykazania i są dla Niego nieważne, w tym momencie On się nimi posługuje. A więc nie jest to prawda, że Pan Jezus znosi przykazania. Absolutnie Pan Jezus powiedział, że przyszedł wypełnić zakon, wypełnić prawo i wiele razy cytuje przykazania Boże. A więc przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Dalszy ciąg mówi wyraźnie o jednym z przykazań, które Pan Jezus im tutaj cytował,
ale pozwoliłem sobie to zostawić na odpowiedni czas, miarę, jak będziemy do tego przykazania dochodzili. A więc Pan Jezus mówi wyraźnie, że ludzie zaniedbali przykazania Boże, a więc ci duchowni, zaniedbali je, uchylili je na rzecz swoich przykazań. To jest bardzo ważne, ponieważ kiedy człowiek chce jakby skonstruować swoje prawo albo poprawić po Bogu, no w pewien sposób musi uchylić Boże przykazanie. A to już jest poważny błąd, to już jest wielkie niebezpieczeństwo, to już jest przekroczenie prawa. Kiedy człowiek stara się w jakiś sposób prawo Boże, a więc przykazanie którekolwiek zniekształcić, to w tym momencie je unieważnia. To w tym momencie je unieważnia. A to jest przekroczenie Bożego prawa, a to jest jakby wmówienie, jakby ogłaszanie, że Boże prawo jest nieważne. A to już jest, tak jak już powiedziałem, wielki błąd takiego człowieka. Człowiek chcąc żyć po swojemu, uchyla Boże prawo w swoim życiu. I dzisiejszy cel, ponieważ czytamy, że cześć oni jednak oddają, głosząc nauki, dzisiejszy cel tego wykładu to przede wszystkim uczcić Boga rozważaniem Jego prawa. Bo tak też o tym mówi ten wiersz. A więc chcemy Bogu oddać cześć przez to, że nie będziemy zniekształcać dzisiaj prawa w żaden sposób, ale będziemy je rozważać. Takie, jakie ono jest, naprawdę krok po kroku będziemy się z nim zgadzać. Więc nie będziemy go uchylać. Więc jak brzmiało drugie przykazanie? Przypomnijmy sobie całą treść drugiego przykazania. Dla tych, którzy nie byli może od trzech wykładów, ponieważ to już jest trzecia część tego wykładu pod tytułem Drugie przykazanie, brzmi ono tak. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I czytamy dalej. Tutaj się ono nie kończy. Ja wiem, że pochodzimy z różnych tradycji, wychowaliśmy się w różnych kościołach i różnie to przykazanie jest przedstawiane, ale brzmi ono tak. Nie wolno nam je skrócić, unieważnić, uchylić, nawet joty ani kreski z niego usunąć. Czytamy więc całe. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Współczułbym tym dzieciom w szkołach na religii, które musiałyby uczyć się pełnej treści. Z jednej strony, ale z drugiej strony zazdrościłbym takim dzieciom, ponieważ by znały prawdę. A prawdę możemy znaleźć w tym przekazaniu dopiero wówczas, kiedy zapoznamy się z nim całym. Kiedy czytamy w jakichś publikacjach przytoczone drugie przykazanie, które często jest uważane za pierwsze, czytamy wówczas, nie będziesz miał innych bogów przede mną. Tak jest podane w większości kościołów. Ale tu brzmi ono nawet zupełnie inaczej. Nawet nie przede mną, ale obok. Nawet nie przede mną, ale obok. To znaczy, że Bóg jest zainteresowany tym, aby obok Niego nie stały inne bożki, albo bogowie, albo inne stwory, które by były postawione na równi z Nim. Ponieważ Bóg w ogóle nie miał na myśli tego, aby Izrael odwrócił się od Niego i potraktował Go jako kogoś, kogo nie ma. Inaczej, Bóg absolutnie nie chciał, aby w Izraelu było wielobóstwo. Więc absolutnie nie chciał, aby było w Izraelu wielobóstwo i jacyś bogowie staliby obok Boga Jahwe, Boga Izraela. Ale druga część brzmiała tak, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. I w zeszłym razem mówiliśmy o rzeźbiarstwie, skąd ono pochodzi, skąd się wzięło, co wniosło w życie.
Mówiliśmy sobie, czego Bóg żąda od nas, mówiąc o rzeźbiarstwie i o podobiznach. Powiedzieliśmy sobie wtedy wówczas, że Bóg nie pozwoli ośmieszać swojego wizerunku i absolutnie nie chce, aby ktokolwiek sfałszował jego wygląd, ponieważ każde przedstawienie Boga w wizualny sposób przez człowieka jest fałszem. Jest fałszem. Człowiek nie ma takiego poznania, aby mógł wyrzeźbić jakąś postać, która by choć w najmniejszym stopniu przypominała Boga. Boga nie da się przedstawić w ludzki sposób, fizyczny sposób poprzez jakiś posąg czy coś w tym stylu. A więc Bóg wyraźnie oczekuje od Izraela i od nas, którzy czytamy dzisiaj Boże Słowo, od nas, od Bożego ludu, że nie będzie czynił żadnej podobizny Boga ani stworzenia. A po trzecie, a więc to, czym dzisiaj się zajmiemy, nie będzie się im kłaniał. Powiemy coś więcej o pokłonach, o kłanianiu się. Coś na ten temat powiemy. A więc drugie przykazanie składało się z trzech części. Tak jak już powiedziałem, dzisiaj zajmiemy się trzecią częścią. I tak jak ostatnio zakończyliśmy na tym wersecie, na cytowaniu proroka Habakuka, który nam jakby podsumował ostatni wykład, czytamy tak. Cóż może posąg Bożka? Na tym skończyliśmy zeszłym razem. Przez rzeźbiarza zrobiony, jakiś odlew z metalu lub wyrocznia fałszywa. No cóż może taki posąg? Pytaliśmy się razem z Habakukiem, zadając pytanie retoryczne. Nie ma na to, znaczy odpowiedź jest oczywiście jedna, nic nie może. Nie może się poruszyć, nie może odpowiedzieć, nic nie może. Jak może rzemieślnik liczyć na swe bóstwa, na obrazy nieme, które sam uczynił? I teraz zaznaczyłem sobie na czerwono pewien tekst z tego wiersza. Biada temu, kto mówi do drzewa, by się przebudziło i do martwego kamienia, aby powstał. Kochani, na to będę chciał jeszcze dzisiaj zwrócić uwagę, ponieważ jest tu mowa o czymś bardzo, bardzo wymownym. Według tego słowa albo byli, albo są, albo będzie, albo będą ludzie, którzy będą chcieli ożywić pewne martwe rzeczy. Albo kamień, albo drzewo. I tak zastanawiałem się, czy czasem diabeł, kusząc Pana Jezusa, aby uczynił chleb z kamienia, nie kusił go w jakiś większy sposób, którego, albo szerszy sposób, który może jest odniesiony i w tym wierszu. Czyż może coś odpowiedzieć bóstwo? Jest takie przysłowie. Mówił dziad do obrazu, a obraz ani razu. Czyż może coś odpowiedzieć bóstwo? Srebrem i złotem co prawda jest ono okryte, lecz nie ma w nim żadnego ducha, czy też tchnienia. Czyż może coś odpowiedzieć bóstwo? To pytanie zdaje się, na to pytanie zdaje się jest jedna odpowiedź, że nic. Ale czytając Biblię do samego końca, nie tak łatwo jest odpowiedzieć na to pytanie. Okazuje się, że człowiek, który wyrzeźbił jakieś bóstwo, sprowadza na siebie hańbę. Dlaczego? Ponieważ człowiek, będąc twórcą, używa jakiegoś materiału, czyni starania, aby wyrzeźbić jakąś postać i ten twórca uznaje siebie za niższego niż to tworzywo, to stworzenie, które stworzył, ten materiał, który stworzył i przed nim się kłania. A więc jest to swego rodzaju hańba człowieka. Kiedy Pan Jezus, aby przejść dalej, w Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale, jest kuszony przez diabła, czytamy wówczas bardzo znamienne słowa. Przechodząc jakby już płynniej do omówienia tego tematu, z którym się dzisiaj zmagamy, od 5 wiersza czytamy tak. I wyprowadził go na górę. A więc diabeł wyprowadził Pana Jezusa, który był na pustyni, wyprowadził na pewną górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich,
ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Nie ulega wątpliwości, jeśli chcemy być wierni Bożemu Słowu i uznać ją za prawdę, że według tego słowa diabeł jest w posiadaniu władzy tego świata. I w jakikolwiek sposób, nie możemy teraz myśleć o tym w ten sposób, że to mogą być jakieś zwierzchności niebieskie. Oczywiście, że tak jest. Ale władza na ziemi, bogactwo, władza, wpływy według tego słowa należą do diabła. Pan Jezus powiedział tak, dana mi jest wszelka moc, nie tylko na ziemi, ale i na niebie. Więc powiedział coś daleko więcej. Ale diabeł w jakiś sposób odebrał sobie władzę tu na ziemi. Tak jak to kiedyś pastor Michał Chydzik mówił, że to w momencie upadku człowieka się stało. Znane są dzisiaj świadectwa i historie prezydentów, szczególnie Stanów Zjednoczonych, którzy jawnie, bezpośrednio mówią, że i historia to potwierdza, że zanim objęli władzę, należeli do stowarzyszeń, do tajemnych jakichś ugrupowań okultystycznych. O tym się mówi dzisiaj bardzo szeroko i sami prezydenci to potwierdzają, oni, swoimi słowami. A więc wiemy dobrze, że aby człowiek mógł uzyskać jakąś władzę i wpływ w tym skorumpowanym, zniszczonym świecie, musi sięgać do źródła tej władzy, a więc do diabła. Kochani, popkultura, muzyka i media, one też są już dzisiaj pod władaniem diabelskim. Chociażby piosenkarze, którzy mają dzisiaj szeroki wpływ na młodych ludzi, oni sami mówią, że nigdy by nie mieli tego bogactwa, tej sławy i tego wpływu, gdyby nie podpisali w pewnym momencie paktu z diabłem. Oni sami to mówią. A więc sami wydają świadectwo, że do tego doszło w ich życiu, ponieważ nigdy by nie osiągnęli sukcesu. I to miał na myśli w tym momencie diabeł. Diabeł powiedział tak, mam to wszystko, zobacz, cały ten splendor, majestat, to wszystko jest moje. Dam ci to, jeśli co zrobisz. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. Okazuje się, że diabeł miał na tyle bezczelności w sobie, aby królowi królów, Jezusowi Chrystusowi oferować taką oto sytuację przedstawić. W każdym razie Pan Jezus nie negował tego, ale odpowiedział Bożym Słowem. Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Pan Jezus był bardzo konkretny. Więc jakby, aby zrobić taki wstęp do tego tematu, z którym dzisiaj się zmagamy, chciałem przytoczyć ten fragment, abyśmy wiedzieli jasno, co dzisiaj, o czym będziemy mówić. Nie będziesz się kłaniał posągom. Tak brzmi trzecia część tego przykazania. Nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Kochani, kluczowym w tym momencie jest dosłownie zrozumieć to słowo, to przykazanie. Ponieważ wiele razy chrześcijaństwo złapało się w pewną pułapkę szukania jakichś głębokich symboliki, głębokich znaczeń i tak głęboko wpłynęli w Boże Słowo, że zapomnieli, gdzie jest powierzchnia. I zapomnieli zabrać ze sobą tlenu. I utopili się w tych swoich głębokich rozważaniach symbolicznych, ponieważ zapomnieli o prostym znaczeniu. W moim przekonaniu, i to już mówiłem ostatnim razem, że więcej szkody w naszym życiu zrobiło to, że za mało dosłownie braliśmy Bożego Słowa do naszego życia, a za bardzo czasem symbolicznie do Niego podchodzimy. Dlaczego? Ponieważ to szukanie jakiejś głębi, symboliki, interpretacji oddala nas od sedna, często od bardzo prostej myśli. Podam taki przykład. Biblia jest tak prosta, że tak trudna. Zbawienie, no choćby zbawienie, jest tak proste,
okazuje się, że jest tak proste, a tak trudne. Pan Jezus przecież przyszedł na ten świat, posłany przez swojego Ojca, aby złożyć swoje życie w ofierze. Wisząc na krzyżu, umarł za grzechy całej ludzkości i oferuje zbawienie nam poprzez pokutę, opamiętanie i poprzez wiarę w Niego. Ale dla wielu ludzi stało się to zbyt proste. Dlatego nałożyli na ludzi jakieś tam ceremonie, jakieś obrzędy, jakiś zakon, przykazania, może jakieś ludzkie. I tak trudnym to się stało, że ludzie umierają dzisiaj i nie wiedzą dalej, czy idą do nieba, czy do piekła. Więc tak zagmatwane może być teologia poprzez jakieś nasze głębokie wywody. I oto staje pewien teolog i podaje pewną kontrowersyjną myśl, która jest jego teorią. Bierze Biblię i bierze jakiś fragment, który zinterpretuje we własny sposób i potwierdzi tym swoją teorię. A oto stanie drugi i powie, ja się temu sprzeciwiam i udowodnię ci. I bierze tą samą Biblię, być może nawet ten sam fragment i mówi dosłownie, dokładnie coś innego. I obaj mają swoje teorie, ale posługują się tą samą Biblią. Więc Biblia jest prosta, ale dla tych, którzy szczerze szukają Boga i Jemu ufają i chodzą z Nim. Historia Izraela mówi wyraźnie, że Izrael jakby miał problem z jedną rzeczą. Oni odstępowali od przykazań, ale Kościół miał inny problem. Oni nie odstępowali, ale przekształcali, ale przeinaczali. Odwracali się od dosłowności znaczenia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy wyraźnie, nie będziesz czynił żadnej podobizny rzeźbionej. Ale powiedzcie mi i odpowiedzcie na to pytanie. Gdzież jest więcej posągów, więcej obrazów, więcej rzeźb, jak nie w kościołach? Co więcej, Biblia mówi, nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył. I choć nawet są posągi w parkach, w muzeach, to nigdzie nie każe im się służyć i kłaniać, jak w kościołach. A więc jak ważne jest, abyśmy dosłownie brali przykazanie i Boże prawo. Jak to jest ważne? To jest bardzo ważne. Ponieważ dzisiaj możemy o tym przykazaniu mówić w jakiś symboliczny sposób, ale jeśli będziemy tak mówić, to popełnimy błąd. Ono wymaga od nas dosłownego zbadania. Posąg sam w sobie oczekuje jakiegoś szacunku. Jeśli gdzieś stoi posąg, jeśli gdzieś stoi rzeźba, ona przykuwa uwagę, ona zachęca, ona oczekuje jakiejś postawy, oczekuje czci. Ale o tym będziemy mówić dalej. Kochani, powiedzieliśmy sobie, że Habakuk stwierdza, nie ma w nim ducha. Ale powiedzieliśmy sobie ostatnio, że za posągami mogą stać pewne istoty. Otwórzmy sobie list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział 19 i 21. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Mówi apostoł Paweł. Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, komu ofiarują? Ofiarują demonom, a nie Bogu. Kochani, na to trzeba zwrócić uwagę. Ktokolwiek jest na tym posągu, ktokolwiek jest przedstawiony przez ten posąg, jakakolwiek postać jest na tym posągu, okazuje się, że chwała, którą chcemy oddać tej postaci, wcale nie idzie w kierunku Boga, albo nie jest oddana Bogu, ale demonom. Powiem tak, może się troszkę, może to będzie kontrowersyjne, ale jakakolwiek święta postać nie byłaby wyrzeźbiona, Bogu chwały to nie zaniesie, jeśli jej będziemy cześć oddawać, tej osobie przez posąg przedstawionej. Powiem więcej, może tam być nawet postawiony posąg Pana Jezusa Chrystusa. To nic nie ma, to nie ma znaczenia, jeśli chcemy oddać Bogu chwałę. Raczej kompromitujemy się, ponieważ nie Bogu oddajemy chwałę, ale komu? Demonom.
Jak już powiedziałem na początku, żadne wyobrażenie wizualne nie jest prawdziwe. Nie da się przedstawić Pana Boga ręką w kamieniu czy w drzewie. I Bóg tego nie oczekuje. On powiedział wyraźnie, nie będziesz czynił żadnej podobizny, nie będziesz się im kłaniać. Ludzie jednak w przekorności swojej czynią zupełnie coś innego, wmawiając sobie mimo wszystko, że to jednak Bogu będzie chwała oddana. Jeśli się zgodzić z apostołem Pawłem, a ja mam taki zamiar się z nim zgodzić, w taki sposób Bogu chwały nie oddamy. Ja zaś nie chcę, mówi apostoł Paweł, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Istoty, które stoją za posągami, o których mówi apostoł Paweł, są bardzo żądne. One czegoś oczekują. Są wiecznie niezaspokojone. Żądne chwały, żądne czci, a raczej żądne przekierowania chwały nie na Boga, ale na siebie. Tego oczekują te istoty, które stoją za posągami. Katechizm Kościoła katolickiego, muszę o tym powiedzieć, ponieważ wychowujemy się, żyjemy w takich realiach, mówi wyraźnie, ponieważ chcąc wytłumaczyć to przykazanie, cytuję, że oddawanie czci tym obrazom czy tym posągom wcale nie kłóci się z przykazaniem, w którym jest mowa, aby im nie oddawać czci, ale jakby oddawanie tej czci, ono jest kierowane tym osobom, które są przedstawione na tym posągu czy obrazie. Nie wiem, czy to rozumiecie. Według tej teorii sam posąg nie odbiera czci i chwały, ale osoba, która jest przedstawiona na tym posągu. Ale pytanie, kto stoi za tym posągiem? Albo kto jest na tym posągu? Czy święci oczekują chwały i czci? Czy sługa Boży, prawdziwy, szczery człowiek, kochający Boga, oczekuje chwały i czci? Na to musimy sobie odpowiedzieć, ponieważ to wytłumaczy nam, jakby jak mamy rozumieć to przykazanie. Kochani, aby to zrozumieć, aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zapytać się dwóch osób. Po pierwsze, w objawieniu świętego Jana w 19 wierszu, w 19 rozdziale 10 wierszu czytamy taką niezwykłą sytuację. Czytamy wiersz, który opisuje niezwykłą sytuację. Oto apostoł Jan, człowiek, który był bogobojny, który chodził z Bogiem, spotyka anioła. Więc objawia mu się anioł, który jest zdecydowanie Bożym sługą, Bożym posłańcem. I bardzo spontanicznie, ponieważ było to jakieś zachwycające zjawisko, bardzo spontanicznie, wiedząc, że ma do czynienia z kimś świętym, z kimś o wiele w jego mniemaniu może wyższym, ważniejszym, czytamy, upadłem mu do nóg, by mu oddać co? Pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego, jakby gani apostoła Jana. Nie czyń tego, uważaj, napomina go, nie rób tego. Dlaczego? Ponieważ Jan jest kto? Współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Więc komu oddaj chwałę? Bogu oddaj pokłon, Bogu oddaj chwałę. Dlaczego anioł tak bardzo uważał na to, żeby czasem nie odebrać sobie chwały? Ponieważ wiedział, że to jest bardzo, bardzo wielkie przekroczenie Bożego prawa. Bo tylko Bogu należy się pokłon i Bogu należy się chwała. Więc ten pokorny, ale znający Boże prawo, święty anioł wiedział, że nie może przyjąć chwały. W innym miejscu, w Dziejach Apostolskich, tą sytuację, podobną sytuację spotykamy, ale teraz z udziałem człowieka. A gdy Piotr miał wejść, to są Dzieje Apostolskie 10, 25 i 26. A gdy Piotr miał wejść do Korneliusza, był tam posłany, pamiętacie, to widzenie, które spadło z nieba, on tam poszedł. I gdy miał wejść,
Korneliusz wyszedł mu naprzeciw i co zrobił? Bardzo spontanicznie, energicznie, może nie przemyślał. Padł mu do nóg jego i złożył mu pokłon. Ale Piotr przecież był sługą Bożym. Piotr wiedział, że pokłon i chwała należy się tylko Bogu. Dlatego co zrobił? Podniósł go szybko, mówiąc: wstań i ja jestem tylko człowiekiem. A więc jeśli człowiek jest szczerym chrześcijaninem, sługą Bożym, nigdy, przenigdy nie będzie brał chwały, która się należy Bogu. Dlatego jak to się ma do tych posągów, które przedstawiają świętych? Czy Piotr oczekuje teraz chwały? Czy inni oczekują teraz chwały? Nie. Bogu należy się chwała i tylko Jemu. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Podkreśliłem tutaj słowa kłaniał i służył, ponieważ chciałbym coś o tym powiedzieć. Kiedy mówimy o służbie, to jedna myśl jakby ciągle mi towarzyszyła. Kiedy ktoś jest sługą, to rzecz naturalna, że ma swojego Pana. A po drugie, kiedy ktoś oddaje pokłon, to z słownika języka polskiego pochylenie głowy lub całego ciała w celu oddania czci. A więc jeśli ktoś jest sługą, a Pan Jezus powiedział, nie może mieć sługa dwóch panów, jednemu może służyć. Jeśli ktoś jest sługą i będzie służył posągom, to tak jakby wyznał, że te posągi są jego panem, albo ten posąg jest jego panem. To jest bardzo naturalne. W ten sposób, kłaniając się, czy oddawając pokłony, oddaje im cześć. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ pierwsza księga Kronik, 16 rozdział, 25-29, mówi wyraźnie, gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały, godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie. Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości. Pan zaś stworzył niebiosa. I tu właśnie mówiłem o tym na początku. Bóg nie może tego zrozumieć. Jak On, który stworzył cały ten materiał, który tu mamy, a więc skały, drzewa, to wszystko, miałby odsunąć się w cień z powodu tego, że człowiek właśnie z tego materiału utworzył jakiś posąg i teraz on jest ważniejszy niż Bóg. Posąg, który został zrobiony z materiału, który stworzył Bóg, jest ważniejszy niż sam Bóg. Tego zrozumieć nie mogę. Chwała i zacność są przed Nim. Moc i dostojeństwo są tam, gdzie On. Przynieście Panu rodziny ludów, przynieście Panu chwałę i moc, przynieście Panu chwałę imienia Jego, przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze Jego. Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie. I znowu Boże Słowo zachęca nas, oddajcie Mu pokłon, Bogu pokłon. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Kiedy list Jakuba, a więc Jakub, mówi wyraźnie, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Okazuje się, że Bóg, to wiemy, ponieważ znamy Boże Słowo, włożył w człowieka, więc tchnął w człowieka ducha. I ten duch to jest duch ludzki. Nie mówi tu Boże Słowo o Duchu Świętym w tym momencie. Ale mówi o duchu ludzkim, o tej najgłębszej istocie człowieka, najcenniejszej istocie człowieka, o duchu ludzkim. I tego ducha ludzkiego Bóg zazdrośnie chce mieć dla siebie tylko. Kiedy człowiek grzeszy, kiedy człowiek ma społeczność z demonami, o których mówił apostoł Paweł, jego duch doznaje śmierci, jest jakby przeznaczony w tym momencie na wieczne potępienie. Więc Bóg nie chce śmierci grzesznika, chce tego ducha ludzkiego mieć dla siebie. On, który nas stworzył jako koronę stworzenia, chce nas mieć dla siebie.
Kochani, do tej pory bardzo szeroko mówiliśmy o tym temacie oddawania pokłonu, czci Bogu, ale teraz przejdziemy do bardzo, bardzo konkretnej myśli, do jakby tego, co już będzie nas dotyczyć bardzo dotkliwie. Nie ukrywa, jakby nie ulega wątpliwości, że ten temat już dotyczy wielu przecież ludzi. Wielu z ludzi ma figurki w domach, wielu ludzi przecież ma obrazy w domach, jakieś rzeźby, im się kłania, im służą. Jeśli takie coś posiadasz w domu, jeśli coś takiego masz w domu, proszę usuń to, ponieważ to absolutnie zaprzecza przykazaniu Bożemu, które dzisiaj rozważamy. Jeśli więc to jest w twoim domu, pamiętaj o tym, że Bóg tego nie chce. On chce być twoim Bogiem. On chce być w centrum twojej uwagi. Nie jakieś figurki, czy nie jakieś wyobrażenia, które i tak Jego nie przedstawiają. Nie wiemy, jak Pan Jezus wyglądał. Przecież nikt nie wie, jakie miał włosy, czy długie, czy krótkie, czy brodę, czy bez. No kto to wie? Nikt tego nie wie. Jednak nawet to nie jest najważniejsze. Kiedy jest napisane, że Jezus jest obrazem Boga widzialnego, wcale nie chodzi o wygląd. Chodzi o tą naturę, którą miał, tą miłość, którą miał, to wszystko, co w Nim się przejawiało. A więc, kochani, jeśli takie coś jest w twoim domu, zechciej zrobić z tym porządek, zgodnie z Bożym Słowem, a Bóg ci będzie błogosławił. A Bóg ci będzie błogosławił. A jeśli nie, może to być poważną przeszkodą w twoim życiu duchowym. A więc, jeśli chcemy mówić o tym temacie względem nas, którzy uwierzyliśmy temu Słowu i jakby odsunęliśmy się od tego, musimy sięgnąć po to, co dopiero nadejdzie. Dlaczego? Ponieważ istnieje pewien fragment w objawieniu świętego Jana w 13 rozdziale 11-15. Istnieje pewien fragment, który mówi o czymś, co mnie zupełnie zdumiewa. Coś, co przekracza moje wyobrażenie. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Tym innym zwierzęciem, o którym mówi apostoł Jan, jest fałszywy prorok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Tym pierwszym zwierzęciem, jeśli się orientujemy w Apokalipsie, w objawieniu, były tu na tym miejscu wykłady, to dobrze wiemy, że tym pierwszym zwierzęciem jest Antychryst. I ono to sprawia, to zwierzę, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon, a więc znowu mamy aluzję do oddawania pokłonu pierwszemu zwierzęciu, a więc Antychrystowi, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda ten prorok, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I kiedyś powiedziałem, że czas, który dopiero nadejdzie, to będzie czas największych cudów, zarówno tych dobrych, jak i tych fałszywych, jak i tych złych. Czasy, które nadejdą, które są przed nami, będą czasami bardzo spektakularnych wydarzeń, które zresztą już na naszych oczach wielokrotnie się wydarzają. I czytamy w dalszym fragmencie: i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by, i właśnie na to chcę zwrócić uwagę, by postawili posąg zwierzęciu, który ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Okazuje się, że ten prorok, inspirowany diaboliczną mocą, chce uczynić coś absolutnie przeciwnego do tego, czego Bóg oczekuje. Bóg nie chce posągów, ale diabeł chce. Ale Antychryst, inspirowany mocą diabelską, będzie żądał tego posągu. I teraz to, co mnie bardzo przeszywa dreszczem i nie potrafię tego zrozumieć aż dotąd. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia. Habakuk powiedział, nie ma w nim ducha, w tym posągu. Ale okazuje się, że nadejdzie czas, kiedy postawiony będzie posąg Antychrysta i fałszywy prorok mocą diabelską będzie mógł tchnąć w niego ducha.
jakiś demon, jakaś moc nieczysta wejdzie w ten posąg i czytamy dalej, że posąg co zrobił? Przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Zwróćcie uwagę, jak ważnym elementem jest tu pokłon. Jak ważnym elementem jest tu kłanianie się temu posągowi. Jak to jest istotne. Tak jak mówię, mnie to napawa naprawdę dreszczem, ponieważ nie potrafię sobie tego wyobrazić. Jak martwa struktura, skała albo drzewo może ożyć? Widocznie będzie to możliwe, ponieważ ja zgadzam się z Bożym Słowem, więc jeśli tak ono mówi, tak będzie. To będzie pierwszy raz w historii świata, absolutny ewenement, kiedy martwa rzecz, zupełnie martwa, nie mająca w sobie żadnych organicznych tkanek, ożyje w sposób wyraźny i przemówi głosem. I chcę na to zwrócić uwagę, że posąg, o którym jest mowa, o którym często zapominamy, rozważając Apokalipsę, będzie jedną z kluczowych postaci w dniach ostatecznych. To będzie jedna z kluczowych postaci, ponieważ to ona będzie miała moc zabijać tych, którzy nie będą oddawali mu pokłonu i prześladować chrześcijan wierzących w Chrystusa. Ja zwróciłem niedawno na to uwagę, ponieważ raczej nie staram się i nie oglądam telewizji, ale gdzieś tam, gdzieś przechodniem trafiłem na pewien urywek pewnego teledysku muzycznego. A w moim przekonaniu telewizja, media i filmy świeckie, teledyski, muzyka są duchem wieszczym tych czasów. One często mówią o czymś, co nastąpi za chwilkę. To jest jak duch wieszczy. Wyraźnie się z tym zgadzam i wielokrotnie już to zauważyłem. I zauważyłem w tym teledysku taką oto dziwną sytuację. Była tam piosenkarka, która śpiewała, a za nią stał posąg, który przemawiał ludzkim głosem. Zastanawiam się, czy ci, którzy tkwią w głębokim okultyzmie, którzy posługują się duchem wieszczym, nie przewidują tych czasów, które mają nastąpić i nie przewidują posągu, który będzie mówił ludzkim głosem. W innym miejscu, w tej samej księdze, w 14 rozdziale, jest jakby konkluzja tego tematu, do której chcę jakby was zachęcić, do przeczytania, które chcę was zachęcić. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie znowu pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon, zobaczcie, jak bardzo ważnym jest tu pokłon. Nawet nie wyznanie wiary, nawet nie słowa ust, ale coś istotnego będzie w oddaniu pokłonu, w czymś fizycznym, w fizycznej praktyce. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. I ten fragment, którym chcę podsumować niejako rozważanie tego tematu kłaniania się posągom lub innym rzeczom lub innym postaciom zamiast Bogu, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy co robią? Oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych. I teraz zauważcie, jak to wytrwanie świętych ma przebiegać. Którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.
Jeśli do tej pory myślałeś, że przykazania Boże są nieaktualne dla naszych czasów, to jeśli mogę powiedzieć w ten sposób, to na pewno będą dla tamtych czasów, które dopiero nadejdą. Jeśli będą aktualne w czasach, które nastąpią, to im tym bardziej teraz, w których żyjemy. A więc wytrwanie świętych w czym się objawia? W przestrzeganiu przykazań Bożych i w wierze Jezusa. Zauważcie, że te dwa elementy są tu postawione na równi, jakby razem. Nie można wierzyć w Jezusa i nie przestrzegać przykazań. Byłoby zwykłą głupotą przestrzegać przykazań, a nie wierzyć w Jezusa albo w Boga. No to już człowiek czyniłby sobie ciężar na życiu, na swoim życiu, gdyby przestrzegał przykazań, a nie wierzył w Boga. W każdym razie przestrzeganie przykazań Bożych odgrywa bardzo istotną rolę, jeśli nie dzisiaj, to na pewno w przyszłych czasach, w następnych latach, które są przed nami. To, co diabeł uczyni w ostatnich czasach, w czasach ostatecznych, to będzie jakby to wizualne przesianie ludzi, to wizualne rozstrzygnięcie, kto jest wierzący, a kto nie. Zauważcie, że on uczyni posąg i będzie kazał ludziom się kłaniać, ponieważ doskonale wie, że chrześcijanin, który wierzy w Boga, który mu ufa, którym jedynym Panem jest Bóg, Jahwe, jedyny Bóg, nigdy nie skłoni swojej głowy przed czymkolwiek innym. Doskonale diabeł o tym wie. Nie można zatem myśleć sobie, że ja się pokłonię, ale z zamkniętymi oczami, ale będę mówił sobie w duchu, że wierzę w Jezusa. Tak dla świętego spokoju pokłonię się temu posągowi, a Pan mi jakoś wybaczy. Nie można tak powiedzieć. Wyraźnie Boże Słowo mówi, że kto się pokłoni, bez względu na to, czy to zrobi szczerze, czy nieszczerze, będzie jego dym unosił się na wieki. Ponieważ to będzie tak potężne wyznanie wiary w tym momencie, którego Bóg oczekuje. Kochani, iluż to jest dzisiaj chrześcijan na całym świecie, którzy cierpią prześladowania i którzy z tą sytuacją zmagają się dzisiaj. Niedawno był tu brat Habila Adamu, który swoje wyznanie w Jezusa kierował wprost naprzeciwko tego, który trzymał skierowaną w niego broń. Nie zaparł się Jezusa. Mógł przecież wtedy powiedzieć, no nie, nie wierzę w Jezusa. A gdy tamten odszedł, mógł powiedzieć, Panie, przepraszam, że się zaparłem. Nie, tak widać się nie da. Nie można tak. Bylibyśmy obłudnikami. Pan Bóg oczekuje stanowczego wyznania. Jeśli wierzymy Słowu, jeśli będziemy wierzyć, to jeśli w tym czasie ulegniemy, jeśli w tym czasie, oczywiście nie mówię o tym, że wierzymy w pochwycenie, a więc w czas, sytuację, akcję, która będzie miała miejsce przed tym wydarzeniem, ale być może wielu, wielu ludzi, którzy będą słuchać tego wykładu, wielu ludzi spotka się z tym oko w oko i będą musieli dokonać wyboru, czy ugiąć swoje kolana przed tym posągiem, czy w tym momencie zaprzeć się tego posągu, a wyznać Chrystusa i w tym jednym momencie zginąć, ale żyć z Bogiem na wieki. To jest wybór i do tego dojdzie świat i ludzkość. Pan Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy ciało potrafią zabić, ale bójcie się tego, który duszę potrafi zatracić. O ileż to jest ważniejsze. Dlaczego to jest tak ważne i dlaczego to będzie tak ważne? Ponieważ zginając swoje kolana i kłaniając się przed czymkolwiek, uznajesz to coś za ważniejsze i większe niż Bóg. Dlatego Biblia tak przestrzega przed kłanianiem się przed czymkolwiek. Może dla nas to jest taki, wiecie, jakiś gest mało znaczący, ale w duchowym świecie ma to przeogromne znaczenie. Znaczenie, którego być może dzisiaj nawet nie do końca, który nie rozumiemy. Ma to znaczenie ogromne. Gdyby to była błaha sprawa, wielu z chrześcijan pokłoniłoby się wówczas i poszło do domu i dalej modliliby się, ale okazuje się, że dym ich unosić się będzie na wieki wieków. Będą w jeziorze ognistym. Kochani, Księga Estery, 3 rozdział,
od 1 do 4, bo łatwo nam mówić o tym w taki teoretyczny sposób. Ale zwróćmy uwagę na ludzi, którzy nie pokłonili się, kiedy taka rzecz nastąpiła. Księga Estery, 3 rozdział od 1 do 4. Po tych wydarzeniach król Achaszwerosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hamedaty, potomka Agaga, i wywyższył go i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. To też wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Uwaga, lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Rzekli więc dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, do Mordochaja: dlaczego ty przekraczasz zarządzenia królewskie? Zaraz przeczytam dalej, ale na myśl mi przychodzi teraz pewne rozważanie na temat prawa, z którym się zmagamy. Apostoł Paweł powiedział, że mamy przestrzegać prawa. Biblia mówi wyraźnie, mamy przestrzegać prawa, ale dopóki ono nie unieważnia Bożego prawa. Bo jak mamy się zgodzić z takim prawem, które wyjdzie, że wszyscy bez wyjątku, mali czy wielcy, mają przyjąć znamie bestii. I to będzie usankcjonowane prawnie na całym świecie. Jakże mamy z tym się zgodzić, jeśli Biblia mówi, że jeśli ktoś przyjmie, to będzie potępiony na zawsze. Wierzący ludzie będą musieli nie wykonać tego prawa. Będą musieli sprzeciwić się panującej władzy. I takich przykładów mogłoby być wiele i w naszym codziennym życiu. Jeśli prawo nie unieważnia Bożego prawa, to jest ono tylko nam pomocą. Bo mówi Boże Słowo, że jest prawo, i wyobrażam sobie zawsze policjanta, prawo ziemskie jest jak żołnierz, który ma miecz, i tam już zapomniałem, w którym to jest miejscu, ale mówi wyraźnie, że po to jest prawo, by nam pomóc. I ma, nie bez powodu ma miecz, żeby karać tych, którzy nie przestrzegają. Jeśli lubisz jeździć za szybko autem, nie zdziw się, jak dostaniesz mandat. Ma ci to pomóc jeździć normalnie. Takie jest prawo. Takie jest prawo. Jak to pomaga? Nie wiem, czy to pomaga, ale ma to pomagać w każdym razie. W każdym razie Mordochaj, wracamy do tekstu, gdy zaś dzień po dniu mówili doń, a on ich nie usłuchał, donieśli o tym Hamanowi, aby się przekonać, czy Mordochaj utrzyma się na swoim stanowisku, gdyż powiedział im, że kim jest? Że jest Żydem. Jeśli on wtedy powiedział, że jest Żydem, to znaczyło dokładnie tyle samo, że czci jedynego Boga Jahwe Izraela. To nie było takie jakieś tam określenie, jestem Żydem, albo jestem tam skądś inąd. To było określenie, które świadczyło, że w jego sercu mieszka Bóg i jego kolano nie zegnie się przed nikim innym. A więc Mordochaj, bez względu na to, czy straciłby pracę, czy nie, czy zostałby wyrzucony, czy nie, wiedział dokładnie, nie zegnie swojego kolana przed kimś, kto nie ma na imię Jahwe. Więc tylko jedyny Bóg był dla niego w sercu najważniejszy. I też inny przykład. Księga Daniela, 3 rozdział, 17-18. To już ostatnia myśl z tego wykładu, aby jakby podnieść nas na duchu, że nie bylibyśmy pierwsi, ani też nie będziemy ostatni, którzy będą się zmagać z tym przykazaniem. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, mówią trzej towarzysze Daniela, może nas wyratować, wyratuje nas z rozlanego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. To jest wiara, która nie stawia warunków. Nawet jeśli Bóg ich nie wyratuje, stwierdzają towarzysze, nawet jeśli mają tam spłonąć żywcem, nie zegną swojego kolana przed kimkolwiek innym. Więc to jest wiara, która nigdy nie postawiła warunków. Boże, jeśli nas wyratujesz, to my nie zegniemy swojego kolana. Rzecz jest inna.
Nawet jeśli nas nie wyratujesz, wiedz to, Boże, że będziemy Ci wierni do końca. To jest wspaniała wiara, wspaniałe wyznanie. Salomon mówi tak, to co było, i tak już będzie. Nie ma nic nowego na świecie, czego nie było. Taki posąg, jak ten, który widzieli Daniel, którzy widzieli Szadrach, Meszach, Abednego, być może na pewno stanie, może nie taki, ale inny, stanie kiedyś raz jeszcze przed całą ludzkością. I tak jak wówczas w tym miejscu na głos trąb mieli ugiąć swoje kolana ci wszyscy ludzie, tak i przed nami jest czas, kiedy będzie stał posąg, który będzie żądał pokłonu. Bo dobrze wiedzą, dobrze wie diabeł, że jeśli ktoś odda pokłon, na wieki będzie potępiony. A więc nie ma nic nowego, nie będzie. To wszystko, co było, i tak już przyjdzie, i tak przyjdzie. I na koniec, ostatni wiersz, ostatni fragment, który zresztą już był przytoczony dzisiaj. Tu okaże się wytrwanie świętych. Kochani, okaże się wytrwanie świętych. W jaki sposób? Jeszcze raz to podsumuję. Którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Więc tak okazuje się nasze wytrwanie w naszym codziennym życiu poprzez przestrzeganie przykazań i poprzez wiarę w Jezusa. Więc tym sposobem skończyliśmy drugie przykazanie. Przykazanie, które choć obszerne, jak wiecie, wiele miało nam do powiedzenia. To nie były trzy przykazania, ponieważ podzieliłem to na trzy części, ale jedno przykazanie, które na trzy części podzielone miało nam ułatwić jego rozważanie. Wierzę, że jest ono teraz już dla nas jaśniejsze, bardziej znane, bardziej przyswojone i już nie będziemy tak podatni na jakiekolwiek przekłamania i nieprawdy. Jeśli o mnie chodzi, ja bardzo się cieszę, że mogłem zwiastować, mogłem usługiwać na ten temat. Jeśli będzie mi dane, jeśli Pan pozwoli, przejdziemy do następnego przykazania następnym razem. A tak, niech ten fragment objawienia świętego Jana towarzyszy nam w ciągu naszego dnia, naszego życia. A więc przestrzeganie przykazań Bożych i wiary Jezusa. A Pan Jezus tak spontanicznie, przypomina mi się, powiedział, że jeśli ktoś go miłuje, przykazań jego przestrzegać będzie. To jest prawda. Ale jest jeszcze inny fragment. Jeśli ktoś go miłuje, to przykazania jego nie są dla niego ciężarem. Jeśli ktoś miłuje Boga, to nie będzie ciężko komuś nie skłonić się posągom. Albo jeśli ktoś miłuje Pana Jezusa, nie będzie mu ciężko pozbyć się figurek i innych rzeczy, bo będzie miał Jezusa w sercu i On będzie dla niego najważniejszy. Jeśli Pana miłujesz, jeśli Boga miłujesz, to przykazanie nie będzie ciężkie dla Ciebie, dla nas.